Po 6 latach do Świętochłowic wraca Żużel. Na razie tylko w juniorskim wydaniu, ale są plany również na starty seniorów. Zakończyła się przebudowa stadionu Skałka, na którym odbyły się już pierwsze treningi. Do 15 lipca, kiedy odbędą się pierwsze zawody, dojdą jeszcze mobilne trybuny na kilkaset osób. Fatima Orlińska. Powrót Żużla do Świętochłowic jest możliwy dzięki przebudowie stadionu Skałka, ale też dzięki determinacji działaczy i zawodników miejscowego klubu. Utrzymywaliśmy rękami i nogami, że tak powiem, tą szkółkę, żeby to działało. Ogłaszaliśmy nabory do szkółek, jeździliśmy po szkołach. Odzew był taki, że dzieciaki się powoli zaczęli zgłaszać. Tylko był problem, bo nie było stadionu. Jak się reklamować dzieciakom, jak niektórzy widzieli tylko Żużel w telewizji. I myślę, że tym motorem napędowym teraz będą te treningi. Nie jest nas mało, bo około 10 teraz w szkółce jest. Ciągle trwamy. Nowy tor otrzymał już licencję Polskiego Związku Motorowego, co oznacza, że przystosowany jest do organizacji zawodów. Pierwszy mecz dla prawie 1000 widzów odbędzie się za niespełna 2 tygodnie, a we wrześniu miasto zorganizuje tu memoriał Pawła Waloszka. W przyszłości tor ma służyć również rozgrywkom ligowym, to jednak bardziej odległe plany. To jest dzisiaj główny cel, żeby razem z trenerem Basem tych młodych adeptów Żużla przygotować do tego, żeby mogli potem stanowić o sile Śląska Świętochłowice. A co będzie za 2-3 lata, to zobaczymy. Wszystko w rękach przede wszystkim klubu, bo to klub powinien dobrze zarządzać tymi zawodnikami. Jak mówi trener, zainteresowanie Żużlem wśród młodzieży jest. Preferowany wiek aktualnych kandydatów to 11-12 lat. Na start otrzymują oni od klubu wsparcie w postaci niezbędnego sprzętu. Trenują kilka razy w tygodniu, by później móc startować w zawodach. Ci doświadczeni zaprezentują swoje umiejętności właśnie 15 lipca. Przyjeżdżamy tutaj w ramach 5. rundy naszego cyklu. Wcześniej odbyły się 4 rundy. Cykl Najskap jest adresowany dla najmłodszych zawodników w klasie 500 cm sześciennych z Polski, Łotwy, Niemiec, Czech, także poprzednie rundy były międzynarodowe. Wydaje się, że także i ta runda będzie w wydaniu międzynarodowym. Pan prezydent wspominał tutaj o zawodnikach, którzy zaczynali swoją karierę w cyklu Najskap, a dzisiaj stanowią o siłach drużyn ekstraligowych. W weekend na nowym torze odbyły się pierwsze treningi juniorów. Zawody w połowie lipca odbędą się w formule 12, 16, 20 lub 24 zawodników. Trwają ostatnie przygotowania stadionu, który w tym tygodniu przejdzie ostatnie odbiory.